Wkrótce na kanale chciałbym rozpocząć nową serię. Serię, którą chciałbym ubogacić datapakami. Dlatego, że obawiam się, że taka zwykła seria mogłaby Wam się z czasem znudzić. Dlatego prosiłem Was o pomoc. Jeśli znaleźliście jakieś ciekawe datapaki, koniecznie podsyłajcie mi je na e-mail podany w opisie tego filmu, jak i w sumie chyba wszystkich filmów. Polegałoby to na tym, żebyście znaleźli jakiś ciekawy datapak, wysłali link do pobrania tego datapaku, kilka screenów, co jest bardzo ważne, właśnie opisujący ten datapak i jakiś krótki opis. Jeśli jakiś datapak mi się spodoba i wrzucę go do serii, wtedy naturalnie wspomnę o osobie, która mi go podesłała na odcinku. Z mojej strony to wszystko i zapraszam Was już na odcinek właściwy. Witam, jestem Mike, a to jest bodajże już 54. odcinek serii Singlecraft na moim kanale. Wiem, że była drobna przerwa, była ona spowodowana remontem i drobnymi problemami z OBS-em, które jak na razie udało mi się obejść i mogę dla Was nagrać kolejny odcinek właśnie z tej serii. Jeśli ten odcinek Ci się spodoba, zostaw koniecznie łapkę w górę i jeśli będzie ich 20, wkrótce pojawi się kolejny odcinek, myślę, z tej ciekawej serii, jaką jest Singlecraft. A teraz, po tym bardzo krótkim wstępie, zapraszam Was wszystkich do oglądania. Dzisiaj chciałbym Wam na początku zaprezentować teren pod moją bazę. Teren pod moją bazę, który w trakcie remontu właśnie była, ten teren był przygotowywany i w końcu udało się wszystko, że tak powiem, dopiąć na ostatni guzik i przygotować tak, żeby móc Wam pokazać. Na razie nie będę się wzbijał elytrą, bo i tak niewiele zobaczycie, dlatego że mam dość mały render distance, ale tak jak już mówiłem, miałem problemy z OBS-em, lagował mi on nagrania, ale już chyba wszystko się uspokoiło, dlatego nagrywam dla Was ten odcinek. I tutaj chyba nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o tą część. Tego Wam chyba nie pokazywałem, albo pokazywałem taką jakby malutkie wzniesienie, co nie? Ono będzie, na tym będzie stał pewien projekt, ale o tym Wam powiem więcej w kolejnych odcinkach. I to też zaraz do tego przejdziemy, co tam widzicie po mojej lewej stronie, jak i pewnie Waszej lewej stronie. Co dalej? Mamy tutaj też te wąsy, czyli to po polsku się nazywa pnącze, chyba to jakoś, co nie? I moment, jeszcze, jak widzicie, ponazywam sobie też itemki, ale do tego przejdziemy za chwilkę. Wszystko Wam nie zaprezentuję, bo tych rzeczy jest naprawdę sporo. Zniszczymy sobie to. I rozsadzę sobie te tutaj pańcy, co nie, czyli te pnącza. W polsku to chyba są pnącza. Dobra. To jeszcze jedno zostało, moment, już je sobie gdzieś tu umieszczę. No bo je chcę rozhodować, bo potrzebuję po prostu trochę do na przykład zamszonych bruków, czy tam po angielsku, tak po polsku to przynajmniej tak brzmi. Bo to chyba jest Mossy Cobblestone, jakoś tak to się nazywa, więc ja się stosuję do tej poprawnej nazwy, czyli tego Mossy Cobblestone'a, pewnie Mossy Stone Bricka też. Dobra, i jak widzicie, teren jest gównany, nie? Znajduje się tu też taka dziura, nie, w której jest beacon. Zaraz do niej podejdziemy, ale nie pokażę Wam tego w całości, bo to będzie projekt na osobny odcinek. Moment. I hop. Ja Wam mogę pokazać, co nie, tyle. Coś tu się już w tej kwestii dzieje. Jak już mówiłem, to w kolejnym odcinku i przechodzimy do dalszej części. Zaraz Wam też zaprezentuję tamten klif, czy tą górkę, za chwilę. Jest sobie plaża, co nie? Są klify, trochę powiększone, ale o tym Wam już chyba wspominałem, że musiałem je powiększyć, żeby im magazyn się zmieścił. No i jest tutaj taki po prostu żwir, wiecie, że te klify się sypały, co nie? I tutaj mamy w tym miejscu akurat żwir. I mamy piasek. Piasek, aż dotąd. I tutaj Wam muszę zaprezentować po prostu te zmiany. I tutaj to w oryginale przynajmniej było przyłączone do siebie, co nie? Ja tutaj porozsadzałem sobie TNT, poumieszczałem ją właśnie w ten oto sposób, jak widzicie teraz. Tam na jakimś screenie Wam to wstawię, co nie? I teraz to możecie zobaczyć, jak to mniej więcej wyglądało. No i ustawiam sobie tu wszystkie TNT, jakie miałem i udało mi się ten teren zrównać. Na razie tak, ja to będę jeszcze poprawiał, pewnie wkrótce odbędą się jakieś live, na których będziemy sobie to robić, ale to z czasem, co nie? Wszystko na spokojnie i będzie zarąbiście. Tutaj już nie ma plaży, jak widzicie, postanowiłem zrobić taki jakby rejon bez plaży i tutaj dalej mamy plaże, która chyba tego, co się orientuje, rozciąga się aż do... Oj, moment. Pokazuję sobie... Rozciąga się, jak widzicie, aż tutaj
dotąd, co nie? Tu idzie plaża i jakby tutaj przy tym w półwyspie, co nie? Ona się kończy, tak samo jak z tej strony, tak i z tej. Mogłem to dalej poprowadzić, jednak stwierdziłem, dobra, odpuczę sobie. No i wyszło mi coś, ten desen. Jak widzicie, tu są też takie nierówności terenu, żeby to wyglądało jak najbardziej naturalnie. No i tutaj mamy to, do czego już się udajemy. Moment. Modujmy sobie tutaj. I jak wam się rzuciło na pewno w oczy, rzuciło wam się w oczy w sumie, bo to jest jeziorko, to jeziorko. No i po prostu w nim będę chciał zrobić, no myślę, że dość ciekawy projekt, dlaczego tu nie ma piachu. Moment. Odzyskam naturalnie, spoko. Jest ok. Tu powinien być chyba piasek. Chyba mniejsza o to, co nie? Tym projektem się zajmiemy w kolejnych odcinkach. Niemniej jednak tutaj wam chciałem pokazać po prostu, że jest to wyłożone. Widzicie, mamy żwir, tu mamy piasek, żwir, dirt i ten, jak to się nazywa, glinę. I glinę, dokładnie. I tutaj mamy taki wodospadnik. Mały, bo mały, jednak to tu chodziło, nie chciałem tu robić nic dużego. I myślę, wyszło mi to całkiem przyzwoicie, co nie? Też jakiś żwir, wiecie, że niby się trochę sypało tej skały i po prostu jakimś cudem ona się przerobiła w ten żwir, co nie? Myślę, że to rozumiecie. To jest Minecraft, więc możemy sobie to tylko tak mówić, że to niby się skała sypała, bo tak naprawdę nie ma grawitacji. No i w sumie dobrze, bo to przynajmniej można budować jakieś tam budowle w powietrzu. Jednak na ten sezon chyba nic takiego nie mam zaplanowanego. Przynajmniej. W każdym razie jest taki wodospadzik, co nie, tam są bloki, jakoś to starałem się tak zrobić, żeby to wyglądało, wiecie, tak w miarę dobry sposób. No i myślę, wyszła mi taka tu całkiem ciekawa górka. Będzie, już wspominałem wielokrotnie, że ten sezon się skończy. Skończy się on najprawdopodobniej początkiem, moment, zobaczę, zerknę sobie na kalendarz, początkiem października, czyli takie pierwsze, myślę, dwa, trzy może, tak, myślę, w sumie, też nie wiem, na początku października gdzieś ten następny sezon tego singla się zacznie. Bo chciałbym zrobić po prostu bazę taką, no, stricte pod aktualizację, tak samo jak potem będzie ten projekt, który będzie się skupiał na właśnie tej aktualizacji, czyli 1.16. No to tak samo chciałbym zrobić sobie na następnym sezonie, czyli po prostu jakiś tam, wiecie, zaprojektować coś, co będzie właśnie dane w aktualizacji, czyli na przykład jak będzie end, to zbuduję sobie jakiś tam fragment endu, na przykład endowy spawn, co nie, czemu by nie. W każdym razie, tutaj mamy, jak widzicie, to ten wodospadzik, są takie jakby klify. No i brzmi to całkiem przyzwoicie. W sumie nie ma co gadać o tym. W każdym razie na początek odcinka, o ile nie zapomnę, a pewnie zapomnę, dlatego wspomnę tu o tym jeszcze raz. Chciałbym po prostu dać wam pewną informację. Informację, a mianowicie, żebyście po prostu szukali i podsyłali mi na mojego maila datapaki. Macie na to po prostu dzień, tam wam dam, co nie. Naturalnie wspomnę o osobach, które mi te datapaki powysyłały. Nie chodzi tu o wysyłanie datapaków typu, wiecie, folderów. Tylko chodzi tu o wysyłanie datapaków, no wiecie, kilka screenów z jakiegoś datapaku, co dodaje, co zmienia. I po prostu gdzieś tam link do jakiejś strony planet.minecraft, czy jakoś to tak szło, czy planet Minecraft Planet, jakoś tak. I po prostu tam bym mógł sobie pobrać tego datapaka, bo chcę rozpocząć nową serię. Nie będę wam o niej dużo mówił, jednak no, chcę ją zrobić po prostu na datapaka, gdyż mój komputer jest, no, może nie tak mocny, żeby ciągnąć na nim serię na modach. Jednak datapaki wydają się bardzo przyzwoite. Myślę, że uda się to fajnie ogarnąć i że po prostu, no, trochę ludzi wyśle tych datapaków, bo chodzi mi o takie datapaki też, jeśli jeszcze mnie słuchacie, co nie, osoby, które mi to by mogły wysłać. No to nie mają być jakieś duże datapaki zmieniające, nie wiem, całą rozgrywkę. Tylko na przykład datapaki pojedyncze, takie, które dodają, przypuśćmy, kilka biomów, jakieś tam kilka struktur, nie wiem, tam może jakieś nowe bloczki, coś takiego, co nie, żeby nie przesadzić. Bo z tym też po prostu nie byłoby fajnie. To jest moja klimatyczna piwniczka, jak widzicie, i udało się w końcu. Przysiadłem na tym, zrobiłem to przejście, jak widzicie, jest. I chyba jest dobrze, co nie, działa nawet. Działa, co nie? Są tu lampy podwieszane na tych nowych łańcuszkach, mamy tu płotki z Surprise, czyli jak to się czyta w ogóle? Sprus, tak, dokładnie ze sprusów, czyli z... Jest też... Nieważne, jest po prostu z tego drewna takiego... Moment, ja sobie to przypomnę, na pewno sobie to przypomnę. Z drewna... pierchowego, tak, dokładnie.
Tutaj mam, jak widzicie, lampki. Wszędzie głównie z Blackstone. Chodziło mi o to tutaj w sumie w tym przejściu. Mamy lampki podwieszane na przepięknych, genialnych, nowych łańcuchach. Mamy traptory, co nie. W ogóle myślę, że gra też nie jest za głośno, bo sobie trochę zmieniałem ustawienia, pobawiłem się tym. W ogóle jak instalowałem OBS-a, to też tam kilka rzeczy zmieniłem, więc myślę, że powinno być już lepiej wszystko. Co dalej? No tu mamy taką jakąś wydękę, tutaj mamy wypolerowany bazalt, mamy jakieś guziki naturalnie, tak można wcisnąć, o nie wiem po co. W każdym razie wygląda przejście. No, mogło być lepiej, jednak nie z najgorzej, nie narzekam, jest ok. Idąc dalej. Zmieniła się też trochę nasza kopuła. Jak widzicie, jest ona bardziej taka, jakby wam to powiedzieć, jest ona bardziej taka drewniana. Są takie dwa łuki. Jeden łuk i drugi łuk właśnie z tego sprusowych desek, czyli z świerku. I tu mamy żyrandor, którego tutaj twórcą jest Cebula, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Z tego co się orientuję, to jest zmienił trochę nick, jednak to Cebula mi to zaprezentował, więc niech już Cebula tu zostanie, co nie? Bo z tego co się orientuję, trochę zmienił nick, z tego co patrzyłem na ostatnie komentarze, niemniej jednak jest dobrze, co nie? Nie planuję zmieniać tej tabliczki. Dalej, tutaj jak widzicie, doszły takie, za tymi łukami doszły naturalnie takie podpory, co nie? Takie podpory i to jeszcze jest nowością, to tutaj. Taki łuk nad wejściem i te podpory są tutaj nowością. Myślę, wyszły mi one ciekawie, co nie? Wiecie, że to podtrzymuje jakby całą tą kopułę. Tak, faktycznie to kopuła zaczyna się chyba od tej kratki, co nie? Tak jakby popatrzeć. Nie chodzi o to, żeby całe pomieszczenie było kopuła, a po prostu, żeby to było tak podtrzymywane właśnie, wiecie, to się nie zawali, co nie? Bo to jest Minecraft. Ale po prostu myślę, weszło mi to całkiem ciekawie. W ogóle jak widzicie, słyszeć jakieś echo, co nie? Do tego też za chwilę przejdziemy. No to jest to spowodowane tym, że o, trochę echo mam w pokoju, co nie po malowaniu, jeszcze nie wiem, jest tu chyba wszystko wniesione, bo jeszcze tu pewnie dojdzie w sumie fotel i to w sumie wszystko, co nie? Więc potem tylko muszę, wiecie, się ostrzyć, przygotować i po prostu nagrać wam pokaz mojego pokoju, mojego studia. Nazywajcie sobie tak, chcecie, myślę, zawsze to dla mnie był pokój, znaczy w sumie pokój i studio to w sumie dużo to nie zmienia, co nie? Wiecie, w studiu się nagrywa, a w pokoju się, no przypuśćmy, śpi, co tam, da się też, więc mogę to nazwać śmiało pokojem, co nie? Dobra. Tutaj też się co nieco zmieniło, jak widzicie. Mamy tam Ender Chesta, mamy tam kilka rzeczy, co nie? Po prostu potrzeba zrobić jakieś tak po prostu. Cały czas mów po prostu. Dlaczego? Dobra. W każdym razie chciałem zrobić takie zakończenia tych tuneli. Do magazynu, co nie? Tych tuneli, bo to są w sumie takie tunele. I wyszły mi one dość ciekawie. Jak widzicie, mamy tu też wszystkie itemki pomieszczane, więc póki tu jestem, no to się potem przejdziemy. Tutaj mamy deski, jakieś tam wyroby, co nie. Tutaj mamy na przykład same deski, tutaj mamy bloki oraz schodki, a tutaj mamy wszystkie inne deski, czy rzeczy z drewna, co nie. Tutaj sobie przyniosłem wszystko ze spawnu, jeśli chodzi o honeycomby, czyli o plastry miodu, tak samo jak i sobie z tego zrobiłem. Tutaj mam mniej bloków miodu i tak trochę tych buteleczek. No i lecimy sobie dalej, naturalnie. Okej. Okay. Tutaj mamy basalt, blackstone i takie rzeczy z netheru, można powiedzieć śmiało. Tutaj mamy glowstone, shroomlighty, netherowe podłoże i netherową brodawkę. Tutaj mamy rzeczy z endu następnie. Tutaj mamy rzeczy takie, właśnie pryzmaryny, jakieś gąbki, koralowce. I następnie mamy cobblestone i wyroby, co nie. Takie na przykład tu są wszystkie inne rzeczy, co nie. No cały czas mówię, co nie. Nie wiem. Tutaj mamy na przykład piecyki, co nie, czyli wszystko. Nie mówię, co nie. Jeszcze będę mówić, co nie, mówi co chwilę, moi drodzy, mówił, a ja będę mówił co chwilę, co nie. No. Muszę się tego pilnować. Bo tak zauważyłem, że jak w rozmowach z kimś rozmawiam, to też co chwilę, co nie, co nie, co nie. Tak. No, mniejsza. Tutaj mamy, jak widzicie, takie rzeczy z cobblestone'a. Tutaj wchodzą piecyki. I w sumie to tyle, co nie ma tu co dużo do gadania. Sobie po prostu to segregowałem, najważniejsze wiem, co jest. No i tutaj mamy stone, a jakby inaczej, bardzo dużo stone'a. Tam te skrzynki, jakie bikony u góry sobie polikwidowałem. Więc mam teraz tutaj cały stone. Do tego za chwilę przejdziemy. Tutaj mamy andezyt wyroby, toryt wyroby i granit wyroby. Mamy cegiełki, mamy dirt, mamy tutaj grass block, tutaj mamy pozol i tutaj pójdziemy cylinium. Okay. Dalej mamy tutaj, jak widzicie, pewnie się zastanawiacie, skąd wziąłem ten
czerwony piasek, właściwie pomarańczowy, ale czerwony, bo nazywa czerwony piasek. Otóż zlecił mi się handlarz, który właśnie handlował tym czerwonym piaskiem, więc kupiłem go sobie trochę, jak w sumie chyba, tam jeszcze kupiłem gunpowder, jakieś sadzonki chyba, co nie, żeby sobie kupić po prostu coś u niego. Właśnie najbardziej mi zależało na tym piasku czerwonym. Ale to mniejsza. Mam w sumie, tutaj są wszystkie wyroby z piasku. Piasku mam bardzo mało. Tutaj są... Aha, dlaczego ja tego nie przełożyłem, co? Tutaj będą wyroby ze czerwonego piasku. Tutaj mamy żwir, glinę, flinty, których mam trochę sporo, wszystkie rodzaje lodu, takie kości, kwarc, jak i wyroby z kwarcu. Tutaj mamy śnieg, obsydian, gniazda i shulker box. Dalej mamy takie kolorowe rzeczy typu wełna, jakieś tam konkrety, szkła. No i tutaj faktycznie już na, że tak powiem, końcu tej całej prezentacji tego mojego magazynu mamy sobie, jak to się nazywa, logi. Dokładnie, mamy logi. Wszystkie chyba jakieś tam mieć wyżej, znaczy chyba na pewno. No i teraz przejdźmy sobie do tutaj zakończeń magazynu, które tutaj jest strefa, tak jak w ogóle mam kilka tych czaszeczek, co nie nagrywałem, to jednak nagrania są trochę zlagowane i nie wiem, czy to pokazałem na początku odcinka, ale wróćmy do magazynu. Jak widzicie, tu sobie też dołożyłem to, bo tu początkowo miało być winderowa gwiazda, jednak stwierdziłem, że netherowa gwiazda. Że, no, a mało miejsca, strasznie mało miejsca, więc musiałem sobie zrobić coś takiego. No i tutaj, gdzie mamy itemki, co nie, bo tam mamy głównie strefę z blokami, a tu jest strefa z itemkami. Tutaj, jak widzicie, nawet mam trójząb. Nice. No i tutaj mamy zakończenie tego magazynu. Gdzie mamy itemki, mamy strefę taką zbrojeniową, a tam na końcu mamy taką strefę biblioteczkową. Myślę, że to wyszło mi całkiem. Okej, nie wiem, możecie ocenić w komentarzach, tak jak w sumie wszystko, co się zmieniło od ostatniego odcinka. Tutaj mamy Ender Chesta, bo o to tu głównie chodziło. Teraz wam też go przedstawię, zawartość, bo kilka rzeczy się tu zmieniło. Między innymi doszedł ten tutaj mieczek. Ponazywałem sobie niektóre itemki, także jest okej. Tutaj mamy netherite'owy mieczek, co nie? Zrobiłem go sobie z jednej sztabki netherite'u, bo w sumie mnie stać, co nie? Okej, moment, odwrócę go sobie. Może mnie stać, a jak? Tutaj mamy sobie taką zbrojkę, za którą są shroomlighty. Tutaj mamy jakiś stół koala. Jak to się nazywa? Znowu nie pamiętam. Zrobiłem sobie krótką przerwę od Minecrafta, znaczy w sumie Grindstone, ale to jest Grindstone, tak, Grindstone. No wiecie, średnio sobie ostatnio gram, bo wiecie, remont i tak dalej. Więc no, nie mogę cały czas, że tak powiem, siedzieć przed laptopem, a poza tym i tak nie umiem cały czas po 3 godzinach. Jak maksymalnie chyba tam 3-4 godziny siedzę, to już po prostu stop, nie wiem, głowa mnie zaczyna boleć i tak dalej i już się po prostu dalej nie da. No i w sumie dobrze, no bo bym cały czas siedział i grał. I tutaj mamy stąd katrę, widzicie, tutaj mamy jakiś diaksowy secik przypadkowy, i tutaj mamy beczki, jakieś książeczki, to w sumie tyle. Bardzo proste i fajne. Przejdźmy się teraz do tamtego zakończenia, co nie? Tutaj o, do tego zakończenia. I tutaj mamy shroomlighty. Mamy shroomlighty, mamy tutaj sypikle, które wyglądają jak takie, wiecie, wieżanki, dzbaneczki, coś takiego. Dzbaneczki to nie. Jak to się nazywa? Wazony. Tutaj mamy lektern, jakaś książeczka, pióro. Tutaj mamy kolejny lektern, jakiegoś bambusa, stół kartografa. Wiecie, tak półkę. W sensie, takie bardziej pudełko z książkami. Co mamy? Soul Speed 2. Tu mnie stać, mam Soul Speedu, mam od zapierniczenia, więc czemu by nie. No i tutaj mamy jakieś książeczki, jakieś przyciski na ścianach, za tym oczywiście są shroomlighty, tak jak za zbrojkami w tamtym przypadku. No i zajrzyjmy sobie teraz do naszego Ender Chesta. W Ender Chestie mamy takie rzeczy jak... Właściwie tu chyba tylko to i to idzie do posegregowania jeszcze, ale to pójdzie do pomieszczonka z... jak to się nazywa? Pomieszczonka z kartograferskimi rzeczami i biblioteką. Czyli tam będzie enchanting, jakieś kartografy, jakieś mapy i tak dalej. To pójdzie do laulatorium. I tutaj mamy, jak widzicie, jedną strzałę do łuku. I przechodzimy teraz do rzeczy, które nazwałem. To widzieliście przed nagraniem, jak to sobie zrobiłem. Znaczy, on był diaksowym mieczykiem. Niemniej jednak
tego, że mam dużo netherite'u, no to postanowiłem go sobie zrobić netherite'owego. Tutaj mamy łuk, którego nie nazwałem, chciałem go nazwać, ale nazwanie go kosztuje chyba 37 leveli, także nie mógłbym. Znaczy, trochę mi to zajęło, co nie, ale tak stwierdziłem, dobra, mam inne rzeczy do roboty, teraz trzeba tę bazę skończyć, w sensie teren pod bazę, więc nie traciłem czasu, żeby sobie ten level tam wpić, tylko po prostu przyszedłem sobie z takim łukiem, co nie. Jeszcze go nie nazwałem, ale go nazwę. Tutaj mamy wędka. Tak nazwałem sobie tą wędkę. Oczywiście pewnie się przyczepicie do czegoś, wiecie, że się pisze jakoś inaczej. Niemniej jednak nazwałem to sobie wędka, niech to jest wędka. Tutaj nazwałem sobie szczęściarza, czyli nasz kilo z fortunką. Tego jeszcze nie nazwałem i pewnie nie nazwę. Tutaj mamy przeszywaczkę. Wiecie, że przeszywa od piercing. Następnie mamy podpalaczkę, jakby inaczej, i sekator. No brzmi to naprawdę, naprawdę mocarnie. Dobra, idziemy dalej. Co dalej? Dalej tutaj mamy to mieszczonko. Bo mieszczonko, które sobie tutaj sam wykopałem w sumie, z kim by innym. Mniejsza auto, wykopałem to sobie poza nagraniem. Tutaj mogą się zrespić gdzieś creepery. Już jeden taki dziad się zrespił, co nie? I wysadził mi... Wysadził mi tutaj. Tu sobie wybuch, co nie? Bo wszystko było zniszczone dotąd, ramki. Całe szczęście, że skrzynek nie rozwalił, bo wtedy była katastrofa. Okej. No i tutaj będą pomieszczonka. Jak już wspominałem, pewnie wielokrotnie wspomnę, jeszcze raz będzie. Biblioteka, laboratorium, w stylu takiego kowala, co nie, że kuźnia. I myśliłem ostatnio sobie to pomieszczonko, w sumie bardzo oczywiste, będzie tu przepalarka. Zwykła, najzwyklejsza w świecie przepalarka. Przepalarka do trzech itemków w sumie, bo skoro mamy te, że tak powiem, lepsze piece, no to zrobię ją sobie. Początkowo miałem robić do jednego itemku, w sensie tylko na zwykłe. Jednak mam dużo miejsca i zrobię ją sobie na trzy itemki. Myślę, że na jedzonko, na surowce i na wszystkie inne rzeczy, które się nie da w tamtych tak przepalić. Czy coś jeszcze? Chyba nie. Takie ważniejsze rzeczy to wyjdźmy sobie na razie przez bazę. One też się coś nieco zmieniło, jednak zaprezentuję to wam w kolejnych odcinkach. No i po prostu taki odcinek myślę na rozruszanie, że tak powiem, ponowne zasięgów i wszystkie inne rzeczy, jeśli chodzi o singla, myślę, wam się spodobał. Naturalnie już powoli będziemy kończyć ten odcinek, dlatego że zrobiłem wszystko na nim to, co chciałem wam zrobić, jak widzicie, strych dalej jest jeszcze niegotowy, o. Nie mam tego pojęcia z tu. Bibliotekę? Nie, bibliotekę będę miał niżej, co nie? Jakieś sianka? No, pojęcia nie mam dla tego, co nie? Cały czas mówię, co nie? Ja cię kręcę, muszę się odzwyczaić tego, albo przestać zwracać na to uwagę. Bo wiecie, to jest denerwujące, jak co chwilę zwracam uwagę na to, co powiedziałem. Ale no to mniejsza. Czy coś tu jeszcze się zmieniło? Z takich ważniejszych rzeczy? Chyba nie. Polećmy sobie jeszcze do naszej tablicy, gdzie zapisuję wszystkie swoje rzeczy do zrobienia jeszcze na ten sezon. Co tu mamy? Rzeczy do zrobienia. Mamy takie jak zbudować magazyn, to jest przejście, kopułę. W sumie to mogę wykleić już. Zbudować. Nie napiszę tu w tego. Laboratorium i tak dalej, czyli te cztery pokoiki. Dobra. Ogród obok domku, wam wkrótce też zapowiem. Pokonać widery, nie wiem jeszcze ile, myślę, że będzie to fajna liczba. Pokonać trzy bossy na raz. Nie wiem, czy tego nie zostawię sobie na następny sezon, niemniej jednak chciałem to sobie tu jakby zarezerwować, co nie? Że po prostu się okaże, że jakiś inny youtuber sobie będzie chciał to zrobić i potem, jak ja to zrobię, no to po prostu będzie, że to odgapiłem. Następnie mamy zbudować świątynię dla moderatorów, taką oczywiście przysłowiową świątynię. Po prostu ona sobie tam powstanie na wyspie. Przyszykować teren pod bazę do końca, to też mogę wywalić wreszcie. I projekt netheru, czyli klasy portali i mini wejście do bastionu, tak jakby pójdzie w jednym. Dobra, na razie to tyle. Pozwam wam już chyba, że usuną tę bazę, co nie. Tymczasową bazę, chyba tak? Tymczasową, tak. Dokładnie. I tutaj mamy, że tak powiem, przejście do kopalni. Jak spadnę, to nic mi się nie powinno stać. Creeper. Dobra.
Ja chciałem sobie początkowo postawić beacon, co nie, żeby wydobywać sobie stąd itemki. Jest tu pełno obsydianu, jak widzicie. Ale to na live kopałem, czy na odcinku? Na odcinku, chociaż może na live. Nie wiem. Mam blady. W każdym razie chciałem tu sobie, że tak powiem, ustawić beacon, żeby móc wydobywać surowce. Jednak tak się zastanawiam, nie opłaca mi się stawiać beaconu, bo kopanie na tym świecie będę miał jeszcze bardzo, bardzo dużo. Bo właśnie to dziurę na środku właśnie mojej bazy, którą widzieliście, no to tam po prostu może naprawdę dużo pewnie trudu, żeby cokolwiek tam ogarnąć. Okej? Okay? Czy cokolwiek, no. Chciałem tam zrobić pewien projekt, o którym wam pewnie wielokrotnie już wspominałem. Nie wiem, po co ja kupuję ten obsydian. To się spalę. A propos, jakby ktoś pytał, na jakiej wersji jeszcze gram, no to gram na 1.16.1 na Optifine, żeby sobie móc po prostu właśnie przybliżać, tam na przykład mieć dynamiczne światło. 1.16.2 jest masakrycznie zabagowane, czego się nie spodziewałem, myślałem, że to tylko u mnie na komputerze tak chodzi, a nawet Tirmina mi powiedział, wiem, że zacząłem to w ogóle, przytaczam tu w ogóle Dzimiego tematów na odcinek na live. Niemniej jednak to w sumie gdyby nie, on nigdy bym pewnie nie zaczął grać Minecrafta i nigdy w sumie nie zacząłbym nagrywać, także warto, myślę, wspomnieć o takim dość istotnym szczególe. Jeśli dotrwaliście do końca, koniecznie napiszcie słowo please. Tak, jeszcze tu dwa słowa powiem, bo kurde, wypadło mi teraz coś tu miałem mówić. Tak, że 1.16.2 jest bardzo, bardzo zabagowane. No i nie wiem, kiedy na niego przejdę, w każdym razie póki co nawet Tidmiemu chodzi to słabo na komputerze i nie wiem, mógłbym nawet pokazać, jak to tu odpalam, niemniej jednak myślę, że nie opłaca się, co nie sami sobie możecie zobaczyć. Także z mojej strony to wszystko, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, myślę, że jeśli po tym odcinkiem uda się dobić 20 łapek w górę, wkrótce zobaczymy się w kolejnym odcinku. I jeszcze na koniec przypomnę o tym, żebyście wysyłali mi datapaki, wszystko powiedziałem gdzieś tam po prostu na odcinku. Możecie sobie cofnąć, czy tam po prostu jeszcze raz sobie tego posłuchać, żeby wiadomo wiedzieć, o co chodzi. No, żebyście mi podsyłali po prostu datapaki na maila, czy tam linki do datapaków, kilka screenów, żebym wiedział, co to za datapak. No i naturalnie też krótki opis. Jak nie zapomnę, to przypnę wam te informacje po prostu na początku jakoś tak, zanim zacznę po prostu, wiecie, gadać na odcinku, no to przed odcinkiem taka krótka wstawka się pojawi, gdzie to zapowiem. Ale tego jeszcze nie na 100%, może zapomnę to wkleić, nie wiem. Z mojej strony to wszystko, dziękuję wam wszystkim jeszcze raz za oglądanie. Ja byłem Mike, trzymajcie się i pa pa!